Niestworzone historie, niestworzona sztuka, nieskończoność myśli, pomysłów, słów. Księga Słów Wszystkich to próba opisania świata słowami. Materialny początek Księgi Słów Wszystkich to chyba rok 1974. Wtedy powstał pierwszy program komputerowy umożliwiający realizację projektu. Komputer pozwala zajrzeć do księgi. Można zobaczyć i wydrukować dowolną stronę lub stronę z wybranym słowem. Ale Księga Słów Wszystkich jako książka, druk słów na papierze, nigdy nie zaistnieje. Ze swojej natury Księga Słów Wszystkich, tak jak Wszechświat, jest nieskończona. Możemy jedynie oglądać wybrany fragment.